Okej. Okay. Dwugodzinny dramat historyczny, duński o człowieku z XVIII wieku, którego gra Mats. Mikkelsen, który chce sobie po prostu na wrzosowiskach zrobić farmę. Uprawiać coś, no, jakkolwiek to nazwiemy. Sign me in, coach, zgłaszam się, idę do kina. Biorę to shut up and take my money. Czyli Bastarden, a w wersji angielskiej The Promised Land. To film Nikolaja Arsela, który opowiada nam historię, weterana wojennego granego przez Matta Mikkelsena, który postanawia zbudować kolonię na nieurodzajnych wrzosowiskach jutlandzkich. Ale oczywiście nie jest to takie proste. Tu grasują zbuje, tutaj jest problem, jak to sadzić. Przypomina się Marsjanin i Mad Damon, a tam jeszcze jest jakiś. Hmm, jakby to powiedzieć, despotyczny władca ziemski, który mówi, to są moje tereny, nie będziesz tu sadził. I no właśnie, co nam z tego wychodzi? Wychodzi moim zdaniem naprawdę dobry film, który z przyjemnością obejrzałem. Był hype, ponieważ już tam przed premier, czy jakichś zagranicznych premier widziałem. E, dobre opinie. E, czy najlepszy film, jaki w życiu widziałem? Niekoniecznie, ale gorąco polecam, jeśli lubicie takie kino historyczne. I po pierwsze, Matt Mikkelsen, jak zwykle. Jak zwykle, fantastyczny aktor. E, kolejna świetna rola. Dosyć minimalistyczna jest to performance a la Clint Eastwood, który po prostu mało mówi, robi uff, co jakiś czas mówi to, co musi. Jest bardzo lakoniczny i działa. I to, czym ten film mnie zaskoczył, to fakt, że jest on dosyć taki. Ambitnie. Ogląda się to jak historię jakiegoś, nie wiem, tańczącego z wilkami. I to jest taki paradoks, że film trwa około dwóch godzin, i gdzieś tam po 40 minutach sobie myślałem, okej, okay, czy tutaj jest materiał na dwie godziny? Czy to nie będzie mi się zaraz dłużyło? Ale jak dochodziły dwie godziny, to tak sobie myślałem, że ten film mógł trwać trzy. To mogło być właśnie takie tańczący z wilkami więcej, dłużej, realistyczniej, ponieważ spodziewałem się czegoś bardziej a la John Wick, może zeszłoroczne Sisu, prawda, z finlandzkie, e, gdzie będzie trochę więcej jakiegoś kina gatunkowego, jakiś Tarantino, no bo on chce coś prostego robić, oni mu nie dają, a chłop jest ex żołnierzem no to pachnie trochę John Wickiem, no nie? Tylko w wersji e, Dania 1760, czy tam kiedy to się dzieje mniej więcej. Natomiast film wchodzi bardziej takie realistyczne, w taką konwencję, co by było naprawdę, prawdziwe zależności między tymi e, poszczególnymi bohaterami, czy to tymi biednymi, jakimiś podwładnymi, czy to tym właśnie panem wielkim bątą, który tutaj prawda chce wszystkim rządzić, wydaje mi się, że wszystko może, który pasowałby idealnie do tego e, 1670 do wyśmiewania się z naszej polskiej szlachty tamtych czasów. E, gdzieś w tym wszystkim niemowa, który no wiecie, stara, jest niesamowicie skupiony na jednym celu i mimo non rzucanych mu kłód pod nogi, do niego dąży. I muszę powiedzieć, że plusy i minusy tego, że to jest taki w konwencji realistycznej. Z jednej strony bardzo przyjemnie, jest to i świetnie oświetlone i reżyserowane, gdzie mamy realistyczne podejście do tego, jak to kręcą, że ta epoka wygląda jak ta epoka. Hej, fajne, ja lubię dobrze zrobione kino historyczne, od czasów tam jakichś Barry Londonów przez wszystkie inne tego typu filmy, jak to dobrze wygląda. Ja jestem na tak, ale z z drugiej strony ten realizm wprowadza taki brak czegoś więcej, brak takiego właśnie, że Tarantino i w trzecim akcie po prostu albo tam, nawet w drugim akcie dzieją się dziwaczne rzeczy, ponieważ tak gotują się w nas emocje, gdy chłopse chce po prostu coś tam sadzić u siebie na polu, a z różnych powodów mu wszechświat przeszkadza. Chciałoby się, żeby wyszedł Tarantino i powiedział: "Dobra, Miarka się przebrała, dawaj mi piłę ma maszynową, nie wiem, spalinową. To co tam, chodziło mi o mandy, akurat, jak Nikolas Cage się miścił. <grym> w każdym razie mamy dużo realistycznie, więc są pewne ograniczenia. Nasz bohater ma często związane ręce, co prowadzi do frustracji widza, który ogląda i myśli, że kurwa, no zrób coś, no na zasadzie coś niech tu się zacznie dziać dobrego dla nas. Więc jest to raczej taki, takie kino bardziej w stronę dramatu i takiego musimy dużo znosić jako widz razem z głównym bohaterem. Z drugiej strony ten film w tej kwestii realizmu trochę dogina postać czarnego charakteru. No to będę ten aktor bardzo przypominał mi, ogólnie rzecz biorąc, Daimona Targaryena. Miałem taki, taki duński, e, jak się nazywa? A, Matt Smith, oczywiście, Takie bardzo popularny w sumie. Matt Smith, e, chociaż o bardziej usposobieniu, powiedzmy, Joffrey Grautron. E, I muszę powiedzieć, że z jednej strony zrobili go w tak, w górnej części widełek, żeby nie wszedł w. Takiego zbyt komiksowego, wiecie, taki czarny charakter, właśnie Starantino, na którym w trzecim akcie musimy wejść w kino eksploatacji. Gdzieś. I tutaj jest plusy i minusy. Z jednej strony podobał mi się, i z jednej strony to, jak on popycha fabułę od swojej strony, daje dużo możliwości na ten właśnie dramat wspomniany i frustrację naszej i protagonisty. Ale miałem. Zabrakło mi trochę podbudowy jego motywacji. Jego motywacja jest trochę. Pusta, prosta i taka. Jest to trochę bad guy, żeby być bad guy'em. Także gdzieś ten realizm konwencji się lekko zatraca, gdy jednak historia przybiera takie klasyczne tory, że antagonista męczy protagonistę, bo tak. Ale za to w trakcie filmu wychodzą bardzo ciekawe relacje między naszym bohaterem a poszczególnymi innymi. I to jest taki typowy przykład, całkiem zabawny, gdzie zastanawiałem się, czy rzeczywiście miałoby to miejsce, ponieważ. On jest strasznie. Nie tylko, że jest lakoniczny, że on jest małomówny i tak dalej, ale ciężko go rozgryźć, i to jest intrygujące. I ludzi. W ogóle ciągnie do intrygujących ludzi. O co mu chodzi? Dlaczego tak robi? Na pewno ma jakiś plan, e, ale zastanawiałem się, czy rzeczywiście tak tutaj kobiety do niego lgną dużo młodsze, e, pewne inne osoby mu ufają i tak dalej. I się zastanawiałem, czy rzeczywiście by tak było, no nie? Czy to nie jest ten, ale z drugiej strony, hej, Mats Mikkelsen jest tak charyzmatyczny i tak po prostu, no masz sobie coś, no nie? I ja się w ogóle bardzo cieszę, że on jest obsadzany w rolach właśnie dramatycznych, to nie jest moim zdaniem jego najlepsza rola. Z ostatnich lat miał takie filmy, filmy jak na Rauszu na przykład, czy Polowanie. No w ogóle to duńskie kino, bardzo dobre. Cieszę się, że tam gra, bo co by nie mówić, on, on okej, okay, w Jamesie Bondzie, czy w jakichś Zwiezdnych Wojnach, czy jakimś tam Czarny Charakter, nie wiem, w Doktorze Strange'u, okej, okay, pasuje do tego, gra to dobrze, bo on wygląda jak trochę taki, jak go ucharakteryzują, to wygląda takiego na takiego naziola, co będzie walczył z Jamesem Bondem, ale zdecydowanie zasługuje na więcej. Zasługuje właśnie na takie role gdzieś z protagonistą. Chciałoby się, żeby jakiegoś, jak, jakąś formę Wiedźmina zagrał, co nie? No i jest jakieś piękno w tym filmie, tego takiego, jesteśmy na jakimś pustkowym, te wrzosowiska i ta prosta rzecz, jak się do tego zagarnąć od strony stricte logistycznej. Jak tam przetworzyć jakieś to, te nieurodzajne ziemie właśnie, żeby coś na nich wyhodować. Nie mówię co, bo ja widziałem co Co on chce hodować To jakby jest na nagłówkach wszystkich recenzji i tak dalej Podczas gdy jest to tajemnica w filmie Ujawniona dopiero w drugiej połowie, po godzinie Więc ja nawet tu nie mówię, jeśli nie słyszeliście to nie mówię Nie, że to coś zmienia w historii Ale trochę nie lubię jak jest taka sytuacja, że Wiecie, no co się z nicą w filmie do, do ponad godziny, a, a jest to taki, a jest to w, nie wiem, tytule każdej recenzji, no nie? Także trochę, mm. aczkolwiek mówię, no nic to nie zmienia. Natomiast sam aspekt tego bardzo ciekawy, przypominają się, przypomina się ten marsjanin z Mattem Demonem, zupełnie inna sytuacja, ale taki wiecie, chłop, który musi wymyślić taki sam przeciwko naturze, no nie? No tutaj poza naturą ma jeszcze oczywiście bedgajów ludzkich, także e, ciekawe. Z minusów, no, nie aż tak ciekawe. <laughs> Taki, yy. czasem to nie jest tak, że film ma jakąś jedną wadę, że o, nie, działa, nie działały mi zdjęcia, albo, nie wiem, właśnie postać była źle napisana, albo fajne pomysły, ale scenariusz nie dowiózł, czy coś. Nie, ten film jest równym tempem, jest jeden pomysł, on jest od A do Z wyegzekwowany, wszystko działa tak, jak miało, tylko po prostu sama historia w sobie dla mnie nie jest aż tak ciekawa. No ten protagonista jest jednak małomównym, ej, ja se chcę tu coś tutaj sadzić, dajcie mi spokój, o Jezu, kolejna kłoda pod nogi. Te relacje, co się wywiązują w trakcie filmu potrafią być urocze, jest tam też i mała dziewczynka, i, e, i jakieś właśnie kobiety, jacyś inni ludzie, także są tutaj ciekawe elementy, ale nie aż tak ciekawe. Nie jest to film, który, wiecie, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Film po prostu zrobił wszystko, co sobie założył dobrze. Także polecam Benkarta, mi się podobał. Jeśli lubicie dramat historyczny, tego typu, jak najbardziej działa. Ode mnie dostanie 7,5. Zastanawiałem się nad siódemką, zastanawiałem się nad 8, stwierdziłem, dobra, dam pomiędzy. Są elementy tego filmu bardzo dobre, są takie bardziej. Troszkę tam, prawda, ten 7,5 myślę, że jest bardzo, bardzo uczciwą oceną. No i Mac Mickelson, który, no, co by nie mówić, po prostu naprawdę dobry aktor z fajnym filmem w naszych kinach. Ja się w ten klimat wkręciłem. Czekam na wasze opinie, moi drodzy. Kto oglądał, co o tym sądzicie, jak Wam się podobało. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.